Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 20 werset. Można powiedzieć, że ten fragment opisuje ostatnią szansę. O Noem wiemy, że pracował 120 lat przy budowie arki. Wtedy nadszedł ten wielki dzień, w którym Bóg dał mu polecenie, aby wszedł wraz ze swoją rodziną na pokład statku. Po 7 dniach miały spaść na ziemię niepohamowane masy wody, które miały zgładzić wszelkie życie na ziemi. Dopiero 7 dnia wszedł Noe do arki. Pierwsza Mojżeszowa, 7 rozdział, od 1 do 13 wersetu nam to opisuje. Co wydarzyło się w ciągu tych 7 dni? Najprawdopodobniej w tym krótkim okresie Bóg swoją ręką przyprowadził wszystkie zwierzęta do Noego. Które on umiejscowił w arce. Jakże niesamowity musiał być to widok. Na pewno przy tej okazji Noe poważnie ostrzegał ludzi z okolicy, że nadchodzi sąd, że stoi już u progu. Jednak ludzie pozostali obojętni. Skreślili swoją ostatnią szansę ratunku. I jedli, i pili, i nie zważali na słowa i czyny Noego. Uważali go za dziwaka. Sugeruje nam to Łukasza, 17 rozdział, 27 werset. Jednak wtedy nadszedł 7 dzień. Sam Bóg zamknął drzwi arki za Noem. Jak mówi nam o tym 1 Mojżeszowa, 7 rozdział, 16 werset. W szalejącej topieli słychać było wokół arki krzyki i błagania o pomoc. Ludzie walili w drzwi arki i błagali, aby byli jeszcze wpuszczeni, jednak na darmo. Czas cierpliwości Bożej nadszedł końca. Czas cierpliwości Bożej zakończył się za późno. Również dzisiaj cierpliwość Boża niebawem się skończy. Pan okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania, jak mówi drugi list Piotra, 3 rozdział, 9 werset. Nadchodzi dzień, gdy drzwi do ratunku zostaną zamknięte na zawsze, jak to mówi nam m.in. ewangelista Mateusz w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, 10 do 12 wersetu. Dlatego daj się dzisiaj uratować, zanim będzie na zawsze za późno. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, a będziesz uratowany. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Więc uwierz.